Fundusz? Czerwony może być lepszy. Kiedyś lepnikiem zalewali. Jo. Lecimy z zabiegiem na chwościka buraka i tam odżywcze też rzuciłem 1 litr Ekoflora Bura i tutaj też jeszcze kuzyn pryszcze i Ekoflora, no 1 litr Ekoflora Burak i 1 litr boru. Tu gdzie jest zjeżdżone, to tam nie ma, ale tam może nagram z tamtej strony pola, teraz tam gdzie były kiedyś 5 lat temu pastewne buraki, to tam w sumie tam żadnego buraka pastewnego nie ma, wszystko są skoszone, ładnie przytrzymane. A na chwościka leci tutaj 06 Duet Ultra, w sumie już nie można go kupić od lutego, ja go kupiłem jeszcze z myślą o burakach. Ale stosować można go do końca, czy do początku marca 2022. Także na luzie lecimy. Dobra, to jeszcze zawrócę. I później jak będę tam, mówię, jest godzina 22, fajnie chłodno się zrobiło, 18 stopni. No w dzień to wiadomo, upały, ale no są ładne buraki. Nie ma co tam ukrywać. O, chyba nagra to jest z innego miejsca. Takie tam dwa miejsca mam, trochę słabsze. W sumie tam tutaj to są zjeżdżone akurat. No, tutaj elegancko. Światełeczka na belce. O, to są takie dwa miejsca, to są trochę... Obsada jest dobra, ale no, są mniejsze. Widać, że tutaj ten deszcz tam zamulił je. No, ale trochę mi się poprawiły teraz. O, czemu robię zabieg na przykład? Ktoś tam zapyta pewnie, bo... zapowiadają teraz 4 dni deszczu, widać, że ziemia jest w 90% ziemia jest zakryta w burakach. No i wiadomo, jak przyjdzie deszcz, ziemia będzie odparowywać, liście są teraz przykryte, to nie będą tak ziemi puszczały tego parowania. No i w związku z tym będzie szła infekcja na liście po prostu. No.